co inwestować w 2022 roku? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. Szalejąca inflacja, wysokie ceny akcji, kryptowalut czy nieruchomości, a także brak pewności na rynkach sprawia, że to zadanie jest niezwykle trudne. W tym wideo zastanowimy się nad tym, w co warto inwestować w 2022 roku. Pokażę Wam aż 5 ciekawych pomysłów na to, w co zainwestować swoje pieniądze. Jeżeli więc jesteś osobą przedsiębiorczą, zastanawiasz się, gdzie ulokować wolne środki lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo. Bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Pierwszym pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze w 2022 roku, są metale szlachetne. Trochę zapomniane w 2021, w tym roku mogą stać się prawdziwym hitem inwestycyjnym, zwłaszcza jeżeli inflacja nadal będzie szła do góry lub na rynkach dojdzie do gwałtownych spadków, na przykład na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Złoto i srebro w takich momentach niezwykle mocno zyskuje, a posiadacze kruszcu zacierają wtedy ręce. Warto traktować więc metale szlachetne jako swoistą lokatę kapitału na tak zwaną czarną godzinę. A w tak niestabilnych czasach, w jakich żyjemy, warto mieć swoją prywatną poduszkę bezpieczeństwa. Polecam Wam również złoto jako lokatę przede wszystkim długoterminową. Jeżeli nie śpieszno Wam z wyjściem z inwestycji i szukacie sposobu na przechowanie wartości pieniądza w czasie, na przykład dla swoich dzieci, to złoto jest wręcz idealne. Drugim niezwykle ciekawym pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze w 2022 roku, jest inwestycja w ziemię. Własna działka, czy to rolna, czy leśna, daje nam naprawdę sporo opcji działania. Zasadzenie lasu czy zagospodarowanie wolnego miejsca na np. sad z czereśniami czy też orzechami włoskimi jest znakomitym pomysłem na inwestycje. Znam jedną rodzinę, która posadziła cały sad wiśni, a gdy te zaczęły owocować, ogłosiła w internecie, że każdy, kto jest chętny, może przyjechać i samemu nazbierać sobie wiśni, oczywiście za opłatą. Masę rodzin z dziećmi przyjeżdżało do nich popołudniami, by nazbierać sobie ekologicznych owoców po cenie znacznie niższej niż w sklepie, bawiąc się przy tym oczywiście znakomicie. Jak więc widzicie, jeżeli tylko potrafimy nieco pogłówkować, możemy znakomicie na tym wyjść. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku lasu. Sadząc własny las, musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasza inwestycja ma bardzo odległy horyzont czasowy i najzwyczajniej w świecie jej owoce mogą być zbierane przez nasze dzieci, ale jest to niezwykle ciekawa forma zainwestowania stosunkowo niewielkiego kapitału. Oczywiście, decydując się na inwestycję tego typu, musicie zdać sobie sprawę z tego, że nic samo się nie zrobi i czy to własny las, czy sad, trzeba najzwyczajniej w świecie doglądać. Uważam jednak, że wszyscy, którzy kochają kontakt z przyrodą, potraktują to zajęcie nie jako przykry obowiązek, ale jako czystą przyjemność. Polecam Wam więc serdecznie tego typu inwestycje. Trzecim pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze w 2022 roku, są kryptowaluty. Z tą jednak różnicą, że nie inwestujemy w Bitcoina, Ethereum czy też inne kryptowaluty, które są zmienne, ale skupiamy swoje działania na tzw. stablecoinach, czyli kryptowalutach, które naśladują ruch dolara amerykańskiego. Krypto jest już bardzo wysoko, więc inwestowanie na chwilę obecną jest w mojej ocenie dość ryzykowne. Gdy jednak kupujemy stablecoiny, nawet w przypadku ewentualnego krachu, my nie tracimy nic, a możemy zarobić spokojnie 6% w skali roku bez podatku Belki. Kryptowaluty stają się więc na naszych oczach bardzo atrakcyjną alternatywą dla osób, które dotąd inwestowały swoje środki w lokatach bankowych. Oczywiście potrzeba jeszcze wiele czasu, aby przekonać społeczeństwo do tego typu inwestycji, ale kryptowaluty są dostrzegane przez coraz więcej osób, które widzą w tym segmencie rynku powiew pewnej świeżości i spore możliwości zarobienia bardzo dobrych pieniędzy w internecie. Czwartym pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze w 2022 roku, jest crowd investing.
Polega on na zainwestowaniu określonej kwoty w projekt, który ma dopiero powstać. Dzięki temu, że w dany projekt inwestuje setki, a czasami tysiące osób, dany pomysł na biznes może zebrać odpowiedni kapitał. Inwestowanie więc tym sposobem polega na zakupie akcji danej firmy w bardzo wczesnej fazie projektu. Jeżeli dana inwestycja osiągnie sukces, możemy otrzymać ponadprzeciętne zyski ze wzrostu cen akcji, które kupiliśmy. Oczywiście nikt nie daje nam tutaj żadnej gwarancji, że dany projekt będzie sukcesem. Musimy więc sami skrupulatnie i z rozmysłem wybierać te okazje inwestycyjne, które w naszej ocenie mają szansę na sukces. Crowdinvesting jest dość świeżym zjawiskiem w Polsce i jeszcze on raczkuje. Dzięki jednak sieci ma on bardzo dobre możliwości do dotarcia do rzesz inwestorów na całym świecie. Polecam Wam obserwować ten trend, nawet jeżeli nie chcecie w niego inwestować, ponieważ w mojej ocenie w najbliższych latach zyska on spore grono zwolenników, a ofert na rynku pojawi się znacznie, znacznie więcej. Piątym pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze w 2022 roku, jest inwestycja w samego siebie. Oklepane hasło, które wiele osób bagatelizuje. Prawda jest jednak taka, że kilka tysięcy złotych zainwestowane na przykład w kurs podnoszący nasze kwalifikacje może zwiększyć nasze zarobki i przyczynić się do poprawy naszego życia. Raz wydane pieniądze co miesiąc przynoszą nam zysk w postaci większej wypłaty czy zwiększenia dochodów w naszym biznesie. Nie bójcie się więc tego typu inwestycji, ponieważ to właśnie one przyniosą Wam największy zwrot. I paradoksalnie nie chodzi tutaj jedynie o inwestowanie pieniędzy. Możecie zainwestować również swój czas. Dla przykładu, inwestując 3 godziny w tygodniu na przykład bieganie czy też inną aktywność fizyczną, poprawiacie swoją kondycję i podnosicie poziom Waszego zdrowia. Ćwiczenia fizyczne wydłużają życie i poprawiają jego jakość, a to jest po prostu bezcenne. Dodatkowo, wybierając się nawet na zwykły spacer, dajecie sobie przestrzeń do wyciszenia, przemyślenia na spokojnie pewnych kwestii i regeneracji psychicznej, a w dzisiejszych czasach jest to niezwykle ważne. Myślcie więc o inwestowaniu nie tylko w kategoriach pieniędzy, ale również i w takich. Szóstym bonusowym pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze w 2022 roku, jest inwestycja w spółki typu value, które wypłacają dywidendę. Do tego typu spółek zaliczamy wszystkie podmioty, które produkują określoną wartość. Przykładem może być tutaj na przykład PZU, które jest firmą ubezpieczeniową i wypłaciła dywidendę w wysokości prawie 9%. Musicie więc poszukać spółek, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, a także mają długą historię dywidendową. Nie jest to aż takie trudne w czasach internetu. Wystarczy troszkę poszukać w sieci, aby znaleźć zestawienia ciekawie wyglądających spółek. Jak widzicie, pomimo że rok 2022 najprawdopodobniej nie będzie rozpieszczał inwestorów, to jeżeli tylko chwilę zastanowimy się, możemy znaleźć wiele ciekawych rozwiązań na ulokowanie naszego kapitału. Jestem ciekaw, który z pomysłów na zainwestowanie pieniędzy spodobał Wam się najbardziej. A może macie jakiś inny pomysł na inwestycje? I w jednym, i w drugim przypadku zostawcie komentarz pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.